I mamy Bullion, Oliver czy Jacob. Kto będzie najlepszy na starcie do Grand Prix Belgii? Już ruszyli. Dobry start chyba Bulliona. Tak, będzie na prowadzeniu do pierwszego zakrętu, ale Oliver będzie się czaił. Jacob Makspeed spokojnie jak na razie. Uj, tutaj troszeczkę zamieszania z duchami mamy. Ale Jacob Makspeed już próbuje atakować Olivera do Ourush oraz Radią. Zobaczmy, czy tutaj... A, odpuścili, dobrze. Dobrze, odpuścili, spokojnie. No i teraz Bullion jest w najgorszym momencie, bo on nie chciał być w tym momencie. Bardzo dobry start też Matta. Matt też się próbuje przebić na pozycję trzecią. Oliver będzie atakował? Nie, odpuści. Ale czy Matt zaatakuje Jacoba? Nie, też nie atakuje. Zobaczmy, jak tam z tyłu to wygląda. Polida też bardzo wysoko. Bisu też się przedził. Fantastycznie ręcznik, ależ on piekielnie dobrze wystartował. Już jest na 12 pozycji, a przypomnijmy, startował z 19 miejsca. Uła! Są obok siebie zawodnicy. Kali będzie miał wewnętrzną. DRS włączony? E? Oj, tam kontakt pomiędzy Zimalkiem a... Kalim i zyskuje na tym wyścigowy. Dwie pozycje, także fantastycznie. Zimalek nie odpuści. A i tutaj kontakt pomiędzy Kalim i Cilsixem. Cilsix ma uszkodzenia. Tak, wirtualny samochód bezpieczeństwa jest. A Max jest bardzo blisko Polidy. Czy będzie to atak przed DRS-em? No nie, no musiał się troszeczkę wspomagać tym DRS-em. No ale jednak Polida bez szans w tym momencie. A tymczasem Zimalek i Dalton. Synchroniczny obrót prawdopodobnie. I wirtualny samochód bezpieczeństwa mamy. No proszę. Po raz drugi w tym wyścigu. Mamy wirtualną neutralizację. Więc no... Szkoda, że nie ma... tej pełnej... neutralizacji. Zimalek nam wycofuje się w boksie. No to ciekawe nam się zrobiło w tym momencie. No ale chyba Jacob będzie o wiele szybszy od Matta. Jeszcze pomoże troszeczkę wyścigowiec. Będzie się bronił, ale tu będzie chyba na trzech. Oj, będzie blisko. Zobaczmy, od wewnętrznej teraz będzie... Jacob, cały czas tutaj walka jest, a chyba lekki kontakt był między tą dwójką i chyba Dalton znowu leży. Chyba tak, bo jednak nic tam się nie dzieje w tym momencie, więc... A teraz Oleg wyprzedza od zewnętrznej do Blanchimont. Pięknie, pięknie od zewnętrznej, brawo Oleg. Ależ ładny manewr. Chociaż tu jeszcze nie koniec, cały czas walczą od zewnętrznej do stopu. I czy w końcu... Nie, jeszcze ta walka ciągnie się dalej, ale już tutaj od wewnętrznej będzie. Sama próba bardzo ładna, więc no, gratuluję tak odważnego manewru. Czy będzie miał DRS? Tak, będzie miał DRS w tym momencie. Ciągle mamy żółtą flagę w drugim sektorze, co jest przedziwne. Ale wyścigowiec nie daje za wygraną w tym momencie. I będzie próba ataku. I jest udany, a więc wyścigowiec odgryza się. Polita tylko może się przyglądać tej walce. Oliver wylądował tak blisko, że chyba już będzie atak na pozycję trzecią w tym momencie. Tak jest. Chociaż tutaj nie, tutaj już przewaga. Zdecydowana przewaga Mercedesa. Oj, nie wiem tutaj na co patrzeć. Chyba popatrzymy na tą walkę Matta oraz Polidy. Polida traci zdecydowanie. No i tutaj nie będzie żadnych problemów w tym momencie, ale Jacob Makspeed spada na czwarte miejsce. Max nam wyprzedza go, a więc no w tym momencie Max na podium. Polida chyba trochę zyskał do Matta. Matt troszeczkę chyba błąd na Ourush i Radią. Ręcznik na trzeciego będzie próbował, to będzie niesamowite. Wow, pięknie, dwóch za jednym zamachem.
wziętych i ręcznik na pozycji piątej. Fenomenalnie. A ma tam jeszcze próbuje walczyć z Polidą. I uwaga, czy to będzie? Nie, na razie. Ale tu jednak w tym momencie teraz mamy Olka wyprzedzającego Polidę i to jest udany manewr. Chociaż tutaj nie, nie, jednak udany. A więc Olek wraca powoli na siódmą pozycję. Jacob zyskał, no ale chyba można już się przenieść na tego oto pana, który no... bił po prostu wszystkich o głowę i jakby no to już jest deklasacja, no to jest 14 wyścig, z czego to będzie 13 wiktoria w tym sezonie, no i jednak, a jeszcze wjazd na metę jednocześnie, Bullion w tym momencie jest mistrzem sezonu czwartego w Poland Racing League F1. Tak szybko mistrza jeszcze nie mieliśmy. To jest po prostu... to jest fenomen, naprawdę. Wygrywać 13 wyścigów na 14 to jest... jak... to nawet Vettelowi się nie zdarzało tak szybko wygrywać mistrza. Więc... ani innym kierowcom, więc no... troszkę przenieśmy się... a ręcznikowi zabrakło troszeczkę do Jacoba, więc no Jacob może się cieszyć z tego czwartego miejsca. Szósty Matt, siódmy Olek, ósmy Polida, dziewiąty Modern, dziesiąty jednak Michał, a więc Michał z kolei z drugimi punktami w tym sezonie.